Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest Motorola Moto G71 kontra Samsung Galaxy A53. W Samsungu Exynos 1286 g, w przypadku Motoroli mamy Snapdragona 695, 4 GB pamięci RAM. Oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Przy okazji możecie zobaczyć jasność ekranów, no Samsung zdecydowanie ładniej świeci, więc to widać już na dzień dobry. No i cóż, lecimy ze speedtestem, tak jak to zwykle u mnie na kanale. Sprawdźmy, jak się otwierają aplikacje, jak pozostają w ramie. To samo zrobimy w przypadku gier, więc lecimy. Najpierw apki. Allegro. No, pierwszy Samsung, jak widać. AliExpress. No, blisko oba. Ceneo. No, Motka. Galerie. Jak dla mnie Samsung. HBO Max. Motorola troszkę szybciej. Polsat Box Go. O, tu coś zamarudził. Trudno, nie będę powtarzał. Jak dojadę.pl. Dla Samsunga. Mapy. No to Motorola lepiej. Jedziemy dalej. Player.pl. Samsung. OLX. Też Samsung. Pyszne.pl. No, Motka troszkę szybciej. Glovo. No, minimalnie Samsung. Sklepy. Motorola. Spotify. Jak dla mnie remis. TapTalk. Samsung. TripAdvisor. Też Samsung. Twitter. No, prawie tak samo. Uber. No, Samsung. Myślę, że no szybciej wszystko Motorola doczytało. No, nie do końca. Wykop. Dla Samsunga. YouTube. Też dla Samsunga. No, szybszy. Chociaż no, prawie ta Motorola bardzo też szybka, jeżeli chodzi o tą klasę. Ale tutaj szybciej Samsung. Teraz porównajmy RAM. 4 giga versus 6 w Samsungie. Co zostało w ramie? Allegro tylko w Samsungu. AliExpress podobnie, czyli tylko Samsung trzyma. Tu jak widać w Samsungu, w Motorolinie to samo. Zresztą widać. Jak gdzieś się restartuje, to przecież widzicie. No więc przeklikam, tu było w obu. Tu w Samsungu, w Motoroli restart, tu siedzi w obu. Tu siedzi tylko w Motoroli. Tu w Samsungu, w Motoroli nie ma w ramie. Glovo to restart, to normalne w tej aplikacji. Ono się tak zawsze zachowuje. Sklepy w ramie. Spotify tylko w Samsungu. TapTalk tylko w Samsungu. TripAdvisor w obu. Tutaj Twittery w obu. No tu Uber w obu, ale tu tak jakby coś gdzieś tak dłużej w Samsungu wychodzi z tego ramu. No i tu w obu. Czyli mówiąc krótko, znowu Samsung troszeczkę lepiej. No to co? Sprawdźmy jeszcze gry. Jak będzie w przypadku gier, robimy to samo. Asphalt 9. Motorola szybsza. Temple Run 2. Ale w ekranach to jest naprawdę przepaść. Tu Motorola szybsza. Minimalnie, ale jednak. Nie czekam, aż się zakończy animacja, bo po co? Lolek. League of Legend. Znowu Motorola szybsza. No to coś lepiej. Dead Trigger 2. Samsung. Unkilled.
Samsung. Szybszy. Call of Duty. Oj. Nie przyfarciło, znaczy się nie dotknęło. Call of Duty. No to ewidentnie na pewno będzie szybszy Samsung, to nie ma co się dziwić. No, już jesteśmy. Wrócę do ekranu i dopiero tutaj. Motorola. Następnie, World of Tanks. No, teoretycznie Samsung. To się łączyło. A w innym momencie jest gra. Wszystko jasne. Super Mario Run. Motorola. Angry Birds 2. No dawaj, dawaj. Samsung. No tu jeszcze czekamy, patrzcie. To jest duża różnica już. Real Racing 3. Samsung. PUBG Mobile. No to młotka szybciej, a coś Samsung dociągał jeszcze, aż dziwne. A chwilę temu wszystko sprawdzałem. Ciekawe. No i Ark Survive Evolved. Oj, tu może być różnica tego, że przycisłem. No, widzicie, o co chodzi, ale nie będę powtarzał już. No cóż, chyba Samsung częściej wygrywał. Na początku Motorola dawała radę w paru tytułach, ale później to już Samsung, że tak powiem, lepiej i tak to moim zdaniem tutaj wypada. Sprawdźmy jeszcze, co jest z RAM-em. 4 giga, 6 giga, nie, tak, 6 giga. Samsungu i co jest w ramie. No, Samsung tu w miarę trzyma. To oznacza, że ta gra jest w miarę trzymana. Tu mamy restarty. No, tu też są restarty. Jak jest ciemno, to znaczy, że nie. Unkilled. O, no i tu już tak... No, nie za bardzo oba widać. No, 4 to wiadomo, że za mało, ale 6 Samsungu też nie za bardzo trzyma. Już mam wrażenie, że lekko przygrzytają te telefony. Nie jest już to takie płynne powroty i otwarcia z powrotem. Chociaż no już gorsze widziałem smartfony, nie da się ukryć w swojej historii tutaj. No ale nie jest to jakieś takie turbo płynne, jak tyle rzeczy poodpalanych i chcemy do nich wrócić, ale no tu ewidentnie RAM jeden i drugi w przypadku APEC zbyt dobrze nie trzymam. No minimalnie, może nawet trochę bardziej niż minimalnie, moim zdaniem wygrywa tutaj Samsung. W szczególności kwestia ekranu i jak on świeci. Chociaż mam wrażenie, że się zgrzał i ekran trochę już zrobił się ciemniejszy w porównaniu do tego, co było na początku. Takie moje wrażenie, ale no zobaczycie, przewincie do początku i do teraz. Tak mi się wydaje. No dobra, tyle odnośnie jednego i drugiego. Oczywiście Samsung widzę, że czuję, że cieplejszy, nie będę brał mojego urządzonka do badania temperatur, ale czuć to po takim speed teście, nawet
No więc tyle. Odnośnie Motorola i Samsunga są playlisty, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej.